Tematem dzisiejszej prezentacji mam wskazane narzędzia, triki i metody do poprawy skuteczności działań marketingowych. De facto to przedstawię Wam takich kilka porad dotyczących, jak poprawić w ogóle marketing w Waszej firmie. I te porady będą na podstawie naszego praktycznego doświadczenia, czyli na podstawie tego, co nasza firma, co nasz dział marketingowy przeżył za ostatnie dwa lata. Więc tu jeszcze takie mała popraweczka, że wszystko, co będę dzisiaj przedstawiał, czyli narzędzia, metody, porady, te przykłady, to wszystko jest oparte na naszym doświadczeniu, więc musicie zrozumieć, że te rzeczy, które będą dzisiaj mówił, nie do końca mogą tak samo sprawdzić się u Was, ponieważ firma to jest taki żywy organizm i każda branża to jest taki żywy organizm, że to, co zadziałało tak w jednej branży, może nie do końca zadziałać w innej. To, co zadziałało jakoś źle w jednej firmie, nie do końca może aż tak źle zadziałać w innej firmie. Więc proszę zdawać sobie z tego sprawę, że to wszystko, co dzisiaj będę mówił, jest wzięte z naszej praktyki. Znaczy, otoczmy się proszę czata. Jeszcze chciałem na początek trochę zapoznać się, kim jesteście. Proszę napiszcie na czacie, kto już prowadzi własną firmę i ma swój dział marketingowy, napiszcie jedynkę i napiszcie dwójeczkę, te, które pracują w dziale marketingu, są marketingowcami, kierownikami działu marketingu i zajmują się marketingiem. Więc te, które prowadzą firmy, napiszcie proszę jedyneczkę. Super. Super. No mniej więcej widzę, że jest tak pół na pół, że połowa z Was to są takie ludzie, które prowadzą swoje firmy, swoje działalności, a druga połowa to są takie, to są ludzie, które zajmują się na co dzień marketingiem, więc przedstawię się jeszcze sam. Jak odpowiedział Wam na imię Sergii Budko, jestem współzałożycielem i kierownikiem działu marketingu w Callpaid. Jak widzicie z nazwiska, imię i z mojego akcentu, nie jestem Polakiem, więc od razu z góry na początku prezentacji przepraszam Was za akcent, za błędy językowe. Staram się mówić jakoś jasniejsze, ale jak coś się nie udaje, to proszę mówcie na czacie, później będzie nagranie, możecie to jeszcze raz przesłuchać, jeżeli coś nie zrozumiecie. Tu są moje dane kontaktowe, również będą na końcu prezentacji. I co jeszcze tak przed początkiem, chciałem troszeczkę wyjaśnić w ogóle, czym jest Callpaid, czym jest nasz marketing, czym jest nasz dział marketingu, dlaczego w ogóle jakby opowiadamy się, dlaczego robimy tą prezentację. Callpaid, firma powstała dokładnie dwa lata temu, czyli w 2015 roku rozpoczęliśmy naszą działalność. Dwa lata od pozyskania pierwszego klienta, więc firma jest dość młoda, ale obecnie już nasze narzędzie używa ponad 3000 firm, czyli tu widzicie logosy niektórych z tych firm, więc dość szybko rośniemy i w tym również jest zasługa naszego działu marketingu, więc jeśli chodzi o finansowanie, to oczywiście na taki dynamiczny rozwój spółki potrzebujemy kapitału. Ostatnio pozyskaliśmy w tym roku 4 miliony złotych, więc planujemy pozyskiwać kolejny kapitał w następnym roku dla dalszego rozwoju i przyspieszenia naszego rozwoju. Jeśli chodzi o zespół, to obecnie w zespole 65 osób. Staramy się tą liczbę jakoś, żeby nie wzrastała dynamicznie, żeby nie wzrastały nasze koszty, ale tak nowe działania marketingowe, nowe feature, które chcemy dodać w nasz produkt, nowe rynki, na które wychodzimy, potrzebują nowych ludzi, więc jeśli chcecie dołączyć do Callpaid, też możecie napisać na mojego maila, przesłać CV, link na LinkedIn, chętnie porozmawiamy. No i jeśli chodzi o sam dział marketingu, to obecnie nasz dział marketingu, nazywamy go taką maszynką marketingową, generuje ponad 2000 leadów miesięcznie, czyli tych kontaktów, które my przekazujemy do naszego działu handlowego, naszego działu bizdevu. Mi się wydaje, że to jest dość spora liczba, jak na dwa lata działalności firmy, więc udało się nam troszeczkę rozkręcić ten marketing, podziałać z media, podziałać na rynkach zagranicznych, więc wydaje mi się, że to jest dość ciekawe doświadczenie i właśnie dlatego chciałbym to Wam przedstawić w formie takich porad. Dobra, przechodzimy do konkretów. Pierwsza porada, ustalcie jasne cele KPI dla działu marketingu. Mi się wydaje, że bardzo często kierowniki firm, właściciele firm nie do końca rozumieją, co jest, po co w ogóle istnieje dział marketingu i mi się wydaje, że często myślę, że dział marketingu to jest taka działka kosztowa, że to jest jakby to, co nie przynosi hajsu, ale to, co musi być.
Więc to jest całkiem nie tak. I pierwsze, co musicie u siebie firmy zrobić, zrozumieć, po co w ogóle jest ten marketing, co jest go głównym celem. My, kiedy sobie zadawali to pytania, pomogło nam z odpowiedzią taka fraza Piotra Zaniewicza, prezesa Red Hello, że jeśli dział handlowy musi domykać dealy, to dział marketingu ma za zadanie je otwierać. Więc dla nas to jest proste, jasne określenie, na czym polega główny cel działania działu marketingu. Więc jeśli to tą samą frazę przestawić na takim typowym pipeline, na takim typowym lejku sprzedaży, to dla nas my to dzielimy w taki sposób, że to, co znajduje się na dole lejka sprzedażowego, to jest praca działu sprzedaży, czyli obrobienie opportunity i zmianie ich na klientów. To, co znajduje się na górze lejka sprzedażowego, czyli utworzenie nowych kontaktów, kwalifikowanie tych kontaktów, podgrzewanie tych kontaktów do takiego stanu, żeby ich można było oddać do działu handlowego, to jest praca działu marketingu. Również jeśli ten sam cytat, tą samą frazę pokazać na typowym CRM-ie, a jeśli chodzi tu jeszcze o screeny, o te wszystkie screeny, które dzisiaj będę pokazywał, to wszystko jest z naszych CRM-ów, z naszych dashboardów marketingowych, to wszystko są nasze, to nie są jakieś obrazki z netu, to wszystko jest nasze, wycięte, zeskrinowane z naszych systemów. Jeśli ten sam cytat pokazać na takim typowym lejku, na takim typowym dashboardzie CRM-u, to na ostatnim poziomie, czyli ilość wygranych, to jest głównym KPI-em, głównym zadaniem działu handlowego, czyli jak najwięcej dealów domkniętych, czyli jak najwięcej wygranych. To KPI-em działu marketingu, przynajmniej u nas i przynajmniej mi się wydaje, że w całej branży B2B, to jest ilość kontaktów, które trafiło na początek tego lejku, czyli głównym zadaniem całego działu zrobić tak, żeby jak najwięcej tych kontaktów trafiło do pierwszego poziomu, a później już handlowcy robią tak, żeby jak najwięcej z tych kontaktów trafiło do wygranych. Więc to jest moja taka pierwsza porada, zastanowić się nad tym, po co w ogóle istnieje wasz dział marketingu. Mi się wydaje, że nie po to, żeby robić jakieś nowe wizytówki i posty na Facebooka, a po to, żeby przynosić jakąś korzyść biznesową. Dobra, porada numer dwa, kontrolujcie, wykorzystujcie wszystkie cyferki. Jeśli chcecie, żeby wasz marketing dynamicznie rozwijał się, to musicie zbierać dużo danych i w obecnych czasach marketing, w szczególności internet marketing, pozwala zbierać dużo różnych danych, różnych źródeł, pod każdym kątem ich analizować, więc bardzo wam polecam zbierać jak najwięcej danych i jak najczęściej w te dane patrzeć i jakoś starać z nimi podziałać. Pokażę wam po prostu parę screenów systemów, które my używamy. Na przykład mamy taki dashboard jak Marketing Performance, w którym w ogóle widać w jednym krótkim dashboardzie widać tak po prostu, co się dzieje, czyli ile było wizyt w danym miesiącu, ile było kontaktów, jaka jest różnica pomiędzy wzrost lub spadek do poprzedniego miesiąca, ile z tego stało klientami. Niektóre cyferki oczywiście zamazane, ale też mi się wydaje, że nie trudno domyśleć się, jakie tam są liczby, jakie przynajmniej poziomy tych liczb, więc też na przykład mamy takie dashboardy, które wskazują wszystkie dane o landing page'ach, czyli jakie landing page'y, ile na nich było wizyt w ostatnim miesiącu, jaka jest współczynnik konwersji. Również mamy takie po każdym źródeł pozyskania klientów, mamy takie dane, ile obecnie tam w tym miesiącu było utworzone kontaktów z tego źródła, ile stało klientami, ile obecnie znajduje się w procesie sprzedażowym i takie dane. Takich dashboardów mi się wydaje, że mamy około setki i czas od czasu staramy się w to patrzeć. Staramy się jakoś wyciągnąć z tego wnioski, jakoś to poprawić, czyli coś zauważyć, jakieś trendy. Mi się wydaje, że to jest mega ważne. Tu też zrobiłem takie krótkie podsumowanie tej porady, że trzy kroki, czyli patrzysz na te cyferki, starasz się wyciągnąć z tego jakieś wnioski, to, że będziesz po prostu na nich patrzył i widział, że o, fajnie to wygląda, o, jest zielone, jest wzrost, o, jest czerwony, jest spadek, to nic nie da. Starasz się wyciągnąć jakieś wnioski z tych cyferek i oczywiście po tych wnioskach starasz się wprowadzić jakieś zmiany. Zrobiłem też screena z aplikacji, którą używam, czyli dzięki tej aplikacji prawie codziennie wchodzę, stoję w korkach, czekam na coś. Mogę spokojnie przynajmniej, nie wiem, w jeden dzień zerknąć na statystyki mailingów, w drugi dzień zerknąć na statystyki strony internetowej, w trzeci dzień zerknąć na tam bloga polskiego, jeszcze w dzień zerknąć na bloga angielskiego, jakieś statystyki zobaczyć, co, gdzie. Czyli oczywiście to nie jest takie podejście systematyczne do tego wszystkiego, ale im częściej będziecie wchodzili na taki dashboard, im częściej będziecie patrzyli na te dane, będziecie jakby
znajdować się w środku tego wszystkiego, będziecie na bieżąco tym wszystkim operować i będziecie czuli po prostu, co zmienić, co poprawić, gdzie uderzyć, co jest słabsze, co jest lepsze. Mi się wydaje, że to jest, jeśli chcecie, żeby wasz marketing rozwijał się dynamicznie, to jest jedna z kluczowych rzeczy, czyli jak najczęściej patrzeć w cyfry. Patrzeć w te cyfry, starać się wyciągnąć wnioski i wprowadzać na podstawie tych wniosków jakieś dane, jakieś decyzje biznesowe przyjmować. Przynajmniej my tak kulpać staramy się robić. Co używamy? Te screeny, które pokazałem, to są screeny z systemu HubSpot. To jest system nie tylko do zbierania danych, a również do mailingów, to jest CRM, to jest wszystko w jednym, czyli taki system marketing automation i CRM. My go używamy, cena od $200 miesięcznie. Również są dużo alternatyw różnych, tu wymieniłem dwie, są takie polskie odnośnik tego systemu. SalesManago kosztuje od 150 zł miesięcznie. Również takie narzędzia amerykańskie, Infusionsoft od takich dla mniejszych firm od $100 miesięcznie. Jeszcze są dużo różnych podobnych narzędzi, możecie po prostu wpisać w wyszukiwarce narzędzia Tools Marketing Automation i po prostu znaleźć coś odpowiedniego dla siebie, odpowiedniego dla branży, w której działacie, więc wszystkim polecam wdrożyć takie kompleksowe narzędzie, które pozwoli zbierać wszystkie dane i jakoś z nimi działać. Dobra, idziemy dalej. Trzecia taka porada polega na tym, że musicie w jakikolwiek sposób zrobić tak, żeby wasz dział marketingu, żeby wasi marketingowcy nie stracili skupienia i nie rozpraszali się. Bo mi się wydaje, że bardzo łatwo stracić skupienie. Na czym to polega i dlaczego aż tak łatwo? Dlatego, że marketingowcy mają mega dużo zadań takich miękkich, które są nie da jakoś wymierzyć, nie da jakoś doprecyzować KPI-a. Więc to powoduje, że bardzo często te cele biznesowe, to skupienie traci się. No mniej więcej zrobiłem takiego slajda, który pokazuje, co jak w ogóle takie wygląda typowy marketingowiec, co ma w głowie, że i tu są jakieś, do niego przychodzą szef z jakimiś, że trzeba jakieś wizytówki zrobić, jakiś tam redesign blogu trzeba zrobić, jakieś tam e-booki i ciągle go martwią jakieś tam literówki na stronie i coś tam jeszcze chce przetestować, jakieś tam posty na Facebooka, na LinkedIna i to trzeba zrobić i tak trzeba spróbować, jakieś tam ogarnąć stoisko na konferencję, więc dużo rzeczy naraz, dużo z tych rzeczy takich mękkich, które nie da się wymierzyć w wyniku, więc to powoduje, że po prostu często ludzie w marketingu tracą swoje skupienie, a na to nie możemy sobie pozwolić. No to, co powiedziałem, że musicie trzymać sobie cele i KPI w głowie. Teraz dam taką mały trik, jak my to robimy, jak my robimy tak, żeby skupienie się na KPI-ach nie traciły. Nam tym pomaga taka tablica, która wisi u nas w biurze, jeszcze tam rok temu to była tylko jedna tablica, obecnie są kilka zespołów marketingu w firmie na różne rynki i inbound, outbound, więc tych tablic kilka, ale i tak to są taka tablica, na której wynosimy jedną cyferkę, która najlepiej prezentuje wyniki całego działu. Dla nas to są cyferka ilość leadów przekazanych do działu handlowego. Tu widzicie zdjęcia tablicy działu outboundu, który zajmuje się cold mailingiem i oni mieli takie targety, więc takie dane na tablicy są wprowadzone. Co jest ważne na tej tablicy? Na tej tablicy ważne to, że ta tablica jest codziennie odświeżana, to jest tras. Dwa, że na tej tablicy nie ma dużo cyferek. Dwa, i trzy, że nawet osoba, która nie jest marketingowcem, może zobaczyć, czy jest dobrze, czy jest źle, dlatego że zawsze porównujemy wynik, ile zostało do zrobionego targetu, ile zostało czasu w tym okresie, powiedzmy w tygodniu. Że macie na tydzień taki target, do końca tygodnia zostało 55% czasu, a niezrobionego jeszcze jest 37% wyniku. Więc zawsze osoba, która podchodzi do tablicy, może od razu powiedzieć, czy jest dobrze, czy jest źle, czy idziecie zgodnie z targetem, czy macie opóźnienie. Więc to jest mega fajnie, to używamy już ponad rok. Za to wielkie dzięki do Bartka Majewskiego, który miał prezentację wczoraj podczas online marketing maratonu, przyjeżdżał do nas w 2016 roku i podpowiedział taki fajny pomysł do powiększenia takich tablic w biurze. My tego używamy, codziennie takie tablice są odświeżane. To pozwala po prostu, żeby cały team, nie tylko marketingowy, trzymał rękę na pulsie, co się dzieje,
czy jest dobrze, czy jest źle. Również ludzie, którzy są odpowiedzialni za te wyniki, mają taką codzienną presję, jak z dnia na dzień te liczby nie za bardzo zmieniają się. Mam presję do tego, że trzeba coś zmienić, trzeba jakoś zmienić swój grafik dnia, skupić się na innych zadaniach, bo coś jest źle, jeśli pracowałeś cały dzień, a jakaś ta liczba jakoś się nie zmieniła. To plus cała firma widzi, co się w ogóle dzieje się w marketingu, co jest też fajne, dlatego że takie deski nas wiszą w największych pokojach, open space'ach i wszyscy obok nich przychodzą. Więc też polecam wam powiesienie takich tablic u siebie w biurze, dlatego żeby nie tracić skupienia na swoich KPI-ach i targetach. Malutki bonus. Też w trakcie prezentacji tam będą jeszcze bonusy. Te bonusy będą przesyłane wam wraz z nagraniem i prezentacją po maratonie. Będą takie linki do Excelów, linki do doków, linki do tablic na Trello, więc do tej porady będzie taki malutki bonus, taki dok, w którym będzie opisane, jak ta tablica musi wyglądać. Dobra, idziemy dalej. Opanujcie zarządzania projektami marketingowymi. O co tu chodzi? Jeśli my mówimy o takim typowym dziale marketingu, który chce działać efektywnie, to musi robić dużo rzeczy. Czyli to, o co mówiłem, stoiska, targi, webinary, e-booki, cold mailing, różne źródła strukturyzacji klienty, jakieś płatna reklama, SMM, to wszystko musi robić marketing i żeby to wszystko ogarniać, musi umieć robić naprawdę szybko i sprawnie dużo rzeczy naraz. Dlatego mi się wydaje, że jedną z kluczowych rzeczy to jest taka moc przerąbowa, ile rzeczy naraz marketing w stanie zrobić. Pierwsze, co polecam użycie do zarządzania takimi projektami marketingowymi, tablicy Trello. To są też taki screen, jedny z naszych tablic Trello, na którym możecie jakoś podzielić na kategorię zadania, wypisać te zadania, jakoś rozpisywać te zadania w środku i działać z nimi. To pierwsze, co polecam. Druga mega ważna rzecz do zarządzania projektami to jest dokładne planowanie każdego z projektów. Jako projekt określam cokolwiek. Projektem może być webinar, projektem jest kampania płatna na Facebooku, projektem jest wyjazd na targi lub konferencje branżowe. To wszystko są projekty. Więc jako projekt określam wszystko, co jest związane z marketingiem. Ważna rzecz, planujcie szczególnie każdą kampanię lub każdy projekt marketingowy, bo od tego zależą jego wyniki. To też jest screen jednego z jednej z tablic na Trello, którą używamy, taki template do webinarów, czyli każdy webinar, który organizuje nasza firma, jest rozpisywany w taki sposób, czyli jakieś szczegóły, co trzeba zrobić przed webinarem, po webinarze, w trakcie webinarza i każdego razu, jak to robimy, używamy tego template'a, w tym template'ie wszystko wpisujemy i to pozwala robić na wysokim poziomie, chociaż można robić nawet codziennie po dwa webinary, więc takie planowanie, używanie takich checklistów, takich tablic pozwala zwiększyć moce przerąbowe kilkakrotnie i wyskalować ilość projektów, które robię w dziale marketingu. Co powinna zawierać każda kampania marketingowa? Czyli dla nas to są pierwsze, że każda kampania musi mieć swoją kartę w Trello. Druga, że tuż to jest ważna rzecz, że każda kampania musi mieć osobę odpowiedzialną, że w tej kampanii może uczestniczyć 10 osób, ale minimalnie jedna osoba musi być odpowiedzialna za konkretny projekt. To jest ważne. Druga rzecz, oczywiście terminy, deadline'y, kiedy jest to robione. Trzecia rzecz to są sposoby dystrybucji, czyli jak ile wydajemy na promocję tego konkretnego projektu, ile w ogóle jest budżet tego projektu, co, gdzie wysyłamy. Oczywiście muszą być takie linki do tego materiału, na przykład, jeżeli to jest projekt o ruszaniu jakiegoś nowego e-booka, to muszą być linki do tego e-booku, do grafik. Prawie każdy projekt potrzebuje osobnego landing page'a lub podstrony. Następnie mega ważna rzecz, że ważne, co będzie działało się po akcji. Na przykład waszym projektem jest, nie wiem, napisanie nowego blog posta. Co będzie z tymi osobami, które odwiedzili blog posta, zaszerowali go lub zostawili jakieś dane? Co dalej?
te kontakty pójdą na SEO, czy będzie jakiś flow podgrzewający, czy ustawić na nich jakieś listy remarkingowe, co dalej, po co robicie tą kampanię. No i oczywiście są KPI, czyli co planujecie z tego, co planujecie z tej kampanii osiągnąć, czyli w wizytach, w konwersjach, w ilościach leadów, w ilościach klientów. No i później, jak ta kampania już przeprowadzona, rzeczywiste wyniki tej kampanii, co się udało osiągnąć. No takie 8 punktów to są takie niezbędne rzeczy. Mi się wydaje, że każda kampania, każde działanie, które jest związane z marketingiem, musi zawierać tych 8 punktów. No i to są takie pewne screen tej checklisty, które pokazywałem dwa slajdy, slajd przed tym, co w ogóle w tej checklistie jest. Czyli taka pewna po prostu po punktach, że każda osoba, która nowo przyjdzie do firmy, może dostać taką checklistę i organizować w miarę porządny webinar na wysokim poziomie. Do tego punktu też będzie bonusem link do tego szablonu Trello. Stworzyliśmy taką samą kopię tablicy, zrobiliśmy ją publiczną i też dostaniecie, jak będziecie dostawali prezentację i nagranie, dostaniecie link do takiego szablonu na Trello, możecie użyć go w planowaniach swoich działań marketingowych. Dobra, porada numer 5, opanujcie zarządzanie procesami marketingowymi. O co tu chodzi i w czym różnica pomiędzy procesami marketingowymi i projektami marketingowymi? Każdy projekt, które wy robicie, to może być post na Facebooka, płatna reklama, cokolwiek, zawiera mniej więcej te same punkty, powiedzmy prawie każde działanie potrzebuje do tego jakiejś grafiki, tak? Chcecie stworzyć reklamę, musicie mieć grafikę, chcecie zrobić posta, musicie mieć obrazek, chcecie stworzyć jakąś nową podstronę, musicie mieć open grafa, czyli ten obrazek, który podciąga Facebook, kiedy szerujecie linka, czyli prawie wszystko potrzebuje grafiki. Nie wiem, tam chcecie coś zrobić, powiedzmy jakiś webinar, potrzebujecie do tego webinaru landing page'a. Chcecie zrobić jakąś kampanię mailingową, potrzebujecie zakodować ten mailing. Chcecie zrobić, nie wiem, napisać jakiś blog post, potrzebujecie treści do tego. I prawie każdy projekt marketingowy jest składany z mniej więcej tych samych procesów. Jeśli mówimy, że chcecie działać dynamicznie, chcecie dynamicznie rozwijać się, musicie te procesy zbudować w taki sposób, żeby działali jako maszynka, czyli żeby nie przeszkadzali i w miarę działali automatycznie. No to, co przed chwilą powiedziałem, że każdy projekt potrzebuje jakichś nowych treści, grafik, zmian na stronie i jeśli powstanie nowego landingu, to wszystko jest waszym problemem, bo to nie jest tak, że jest dział grafik w firmie, że jest dział landingu w firmie, że jest dział napisania treści. To wszystko zadanie marketingu ogarnąć, żeby były grafiki, ogarnąć, żeby była treść, ogarnąć, żeby do tego powstali jakieś nowe stronki, podstronki, jakieś zmiany na stronę. To wszystko jest waszym problemem i też musicie to ogarnąć. Więc do tego też polecamy używać Trello, ale troszkę w inny sposób. Na przykład tu też zrobiłem screena z jednego z naszych dashboardów, który używamy do obrabiania grafik. Czyli tu robimy w takim mniej więcej modelu Scrumu, w sensie takim, że mamy to tak podzielone, że jak ktokolwiek z firmy chce nowej grafiki, to on wpisze taką kartkę, dodaje do new. Jak graficy tą kartką zauważą i wszystko jest z niej OK, w sensie tak, że nie potrzebują dodatkowej informacji, rozumieją, co tam napisane, rozumieją, co od nich potrzebne, to przenoszą to do backlogu. Jeśli nie ma więcej zadań, czyli jeśli jest dużo zadań w kolejce, to przenoszą to do backlogu i to stoją w kolejce do backlogu. Jeśli nie ma jakiegoś zawału w pracy, to od razu to przenoszą do e-work i robią. Jak tylko graficy to zrobią, oni to przenoszą do poziomu check, feedback, czyli przenoszą to do tego stage'u i osoba, która to zgłaszała, dostaje notyfikację i sprawdza, czy jest OK, czyli czy zgadza się, czy podoba je ten obrazek, ta grafika, którą zrobili graficy. Jeśli są jakieś poprawki, ma jakieś zalecenia do zmian, to wpisuje tam swoje komentarze i z powrotem wrzuca to w InWork. Czyli takie kilka interakcji, dopóki to nie będzie w takim sposobie, na takim poziomie, że osoba, która zgłaszała to zadania, jest zadowolona. Jak tylko on jest zadowolony, ono to z check feedback przenosi do zrobionego. Więc i w taki sposób, czyli tak, w taki sposób ustalony proces pozwala przerabiać po prostu setki takich zadań co miesiąc. Czyli jeśli my powiedzieliśmy, że po prostu siedzi grafik i są do niego podchodzą osoby i to osobno tłumaczą i muszą później go
pytać, pingować, czy jest zrobione, kiedy będzie zrobione, to jest niemożliwe na to jest proces niemożliwe przy tej skali działania, więc jeśli chcecie robić dużo rzeczy marketingowych w swojej firmie, musicie te procesy jakoś zautomatyzować. My mamy tak zrobione tablice do robienia treści, do robienia grafik, do robienia zmian na stronie, więc przy dużej skale, przy dużych ilościach musicie to, musicie opanować nad tymi procesami i zrobić tak, żeby działały w miarę systematycznie. Też będzie do tego punktu bonus, też dostaniecie template takiego, takiej tablicy na Trello, możecie go wykorzystać u siebie w firmie. Dobra, proszę dajcie znać na czacie, bo widzę, że ten Piotr ktoś odpisuje, proszę dajcie znać na czacie, czy w ogóle żyjecie, jak wam jest, jak mam prezentację, czy mogę kontynuować. Ja na razie napiję się troszeczkę wody. No, widzę wasze komentarze, że jesteście. Super. Cudownie, że wam to podoba. Dobra, idziemy dalej. Porada numer 6. Też jest mega ważna. Analizujcie każdy projekt i wyciągajcie z niego wnioski. Więc nawet jak umiecie fajnie planować swoje projekty, jak fajnie opanowaliście procesy, opanowaliście zarządzanie tymi wszystkimi projektami, ciągle jesteście w temacie, czyli czy macie ręki na pulsie, te wszystkie cyferki, wszystko znacie. Jak nie będziecie analizowali, to co robicie, nie zmożecie jakoś poprawnie przyjmować decyzji biznesowych. W sensie takim, że czas od czasu da się przyjąć jakąś decyzję o jakimś projekcie na takich podstawie swoich uczuć, ale w większości przypadków takie decyzje są błędne, więc potrzebujecie dokładnej analizy każdego projektu, który robicie i potrzebujecie umiejętności wyciągania z tego wniosków. Więc czas od czasu, czy raz na miesiąc, czy raz na kwartał, czy jakoś tam jakiś czas po ukończeniu konkretnego projektu trzeba wsiadać w ten projekt, wracać do niego i patrzeć, co się udało, co nie udało, dlaczego tak się stało i co zmierzacie z tym zrobić. Pokażę taki też jeden screen z naszych Excelów wewnętrznych, jak my to robimy u siebie na przykładzie podliczenia ROI, czyli dla każdego źródła pozyskania klientów, tu są na screenie, macie źródło cold mailing na rynek polski, analizujemy co kwartał analizujemy ROI, czyli pierwsze co tu macie wpisane źródło, ile z tego źródła było pozyskano kontaktów, ile z tych kontaktów stało SQL-ami, jak te kontakty obecnie rozważone na lejku sprzedażowym, czyli ile jest w trakcie, ile już jest prawie na zamknięciu, ile jest już przegranych, ile jest wygranych, ile jest odważonych dealów, ile z nich stało klientami. To jest pierwsza rzecz, którą zbieramy. Później analizujemy ROI, czyli ile było wydatków na ten cały kanał pozyskania klientów za obecny okres, czyli mówimy, że za kwartał były takie wydatki, ile z tego było klientów pozyskano, jakie były przychody z tych klientów i ile była średnia faktura. To wszystko takie dane, które po prostu pozwolą wam zobaczyć, że aha, okej, w wydatkach wydaliśmy tyle, a pozyskaliśmy z tego kanału tyle. Średni koszt pozyskania klientów tyle i średni przychód z jednego klienta tyle. Czy opłaca się, czy nie? Jeśli nie opłaca się, co możemy zmienić, co możemy poprawić, żeby to opłacało się? Jeśli to opłaca, to jak możemy to wyskalować, jak możemy zwiększyć zespół, jak możemy zwiększyć budżety, żeby skala zwiększyła się, ale te pozytywne ROI zostało. Również tu analizujemy takie dane jako średni czas na zamknięcie, czyli też dla nas to ważne w naszym biznesie. W waszym biznesie to mogą być jakieś inne dodatkowe dane i mega ważna rzecz to, że po tej analizie od razu w tym samym Excelu robicie krótkie to-do. Co trzeba zrobić? Zastopować projekt, zwiększyć projekt, zmniejszyć projekt, coś zmienić, coś jeszcze poprawić, czyli kto za to odpowiedzialny i kiedy to trzeba zrobić. To jest kluczowe w tych wszystkich analizach, czyli jak coś podleciacie, jak siadacie z analizy czegoś,
po tej analizie musi wyniknąć jakieś wnioski, jakieś konkretne to do, co trzeba zrobić. Jeśli tego to do nie ma, nie ma żadnych wniosków, to robienie tej analizy jest po prostu bez sensu, to jest strata czasu, patrzenia, wyliczenia, zbierania tych danych, to jest dużo roboty. Jeśli po zbieraniu tych danych, po tej analizie nie będzie zrobione żadnych wniosków i żadnych działań, to jest po prostu strata czasu i lepiej, nie wiem, zrobić jakiegoś posta na Facebooka fajnego z jakimiś kotkami, to przyniesie więcej korzyści dla waszego marketingu. Również to jest Excel, jeden z Excelów, screen z jednego z naszych Excelów, już parę razy go pokazywałem na prezentacjach. Analiza takich działań marketingowych pozwoli wam wypracować taką obiektywność. Marketingowcy również jako i handlowcy są mega takie optymistyczne ludzie, czyli do wszystkiego stają się tak, że oczywiście jak zapytać handlowcy, ile będzie sprzedaży, to on zawsze powie jakąś liczbę z kosmosu, bo tak naprawdę wierzę, że ta liczba będzie zrobiona. Tak samo marketingowcy, jak zapytasz, jakie wyniki możemy osiągnąć z konkretnego projektu, to on ci powie liczbę, która jest trzy razy większa, czyli jestem taką samą osobą, zawsze mi się wydaje, że z tym projektem osiągniemy jakieś mega wyniki i to będzie po prostu jakiś kosmos, a w rzeczywistości okazuje się, że ten wynik może być w 2, w 3, w 5 razy mniejszy niż planowałem. Więc analizowanie każdej kampanii pozwala wypracować wam taką obiektywność. Jak tu widzicie te kolumny, które zaznaczyłem, możecie sobie zawsze porównywać, ile wy zaplanowaliście, kiedy robili ten projekt, ile rzeczywiście wyszło. Później możecie podnieść średnią, czyli średnio wasz wynik sięga 60% od tego, co zaplanowaliście. I to pozwoli później wam przy planowaniu następnych kampanii wiedzieć, robić taką korektę, że my wiemy, że średnio mylimy się o 40%. I to jest super po prostu do planowania dalszych działań. Takie dane przekazują się do zarządu, później do inwestorów, czyli mając takie dane, czyli jaka jest korekta, jaka jest różnica pomiędzy tym, co zawsze planujecie średnio i pomiędzy tym, co wam udaje się zrobić. Dzięki temu, że znacie takie dane, możecie jakoś bardziej szczegółowo i bardziej sprecyzowanie planować jakieś dalsze działania biznesowe. Więc też polecam porównywać to, co planujecie w wynikach, co się wam udało i później na podstawie tych danych wyliczyć jakąś średnią. Dobra, następna taka porada. Mi się wydaje, że dość standardowa porada i w wielu preskach już ja o niej mówiłem i w wielu preskach też o niej słyszałem, na wielu prelekcjach słyszałem o tej poradzie, że pilnujcie, dbajcie o współczynnik konwersji. Ale tak naprawdę nie wszyscy rozumieją, ile po prostu złota leży w tym, że możecie optymalizować wasz współczynnik konwersji. Pokażę po prostu na takich dwóch przykładach. Jeden z tych przykładów to będzie strona online marketing maratonu, czyli obecnego wydarzenia, na którym jesteście. To już nie pierwsza edycja tego wydarzenia, więc pokażę porównanie współczynników konwersji obecnej edycji, na której wy jesteście zapisani, i poprzednich. Tu macie taki screen z naszego systemu i tu widzicie konwersję tu na czerwono zaznaczyłem te konwersje, na które chciałbym, żeby zwrócili uwagę. Współczynnik konwersji na obecnej edycji jest ponad 40%, a współczynnik konwersji na poprzedniej edycji był prawie 20%. Czyli macie różnicę dwukrotną różnicę współczynnika konwersji, czyli przy o połowę mniej ruchu, przy sytuacji, kiedy na stronę wyszło o połowę mniej ruchu, mamy o połowę więcej zapisów przy obecnej edycji. Przy dużej skali, przy takich skalach, jak tu widzicie, czyli przy tysiącach, czyli ten współczynnik konwersji pozwala po prostu osiągnąć jakieś kosmiczne wyniki. Więc możecie mniej wydać kasy na reklamę, możecie mniej podziałać na promo, dzięki temu, że możecie fajnie optymalizować i skutecznie optymalizować współczynnik konwersji. Ten screen jest jak najbardziej prezentuje tą sytuację, że nawet przy mniejszym ruchu osiągamy lepsze wyniki przez to, że jest lepsza konwersja. To jest taki pierwszy przykład. A drugi przykład pokażę wam jeden z produktowych webinarów na rynek zagraniczny, który my robimy. To są taki też screen z tego, jak ten webinar wygląda. Co to jest tam? Możecie sobie podgląd zrobić tego, jak wygląda sam landing page. I tu na dole widzicie, jaka jest współczynnik konwersji na tym landing page, że jest troszeczkę więcej niż 12%. Więc nie jest jakaś super konwersja.
Czyli ten webinar był promowany przez płatną reklamę na Facebooku. A tu dla porównania wam pokażę taki sam webinar, czyli troszkę tam oczywiście zmieniło się kopie, bo to są jakby czas od czasu ich zmieniamy, ale to nie była jakaś zmiana kopii dla optymalizacji. Ale ten webinar był promowany remarketingiem, czyli wśród osób, które już coś kojarzą o Kolpeć, kiedyś już byli na naszych blogach, wydarzeniach, eventach. Widzicie różnicę w współczynniku konwersji? Tu macie 12%, tu macie 50%, czyli czterokrotna różnica konwersji. 12%, 50%. Kiedy na te cyferki patrzę, po prostu no, mi się wydaje, że optymalizacja współczynnika konwersji jest po prostu miejscem, gdzie można znaleźć dużo złotych diamentów. Więc w pierwszym przykładzie w online marketing maratonie, tym co pokazywałem, na współczynnik konwersji wpływała to, jak ta strona wygląda, więc zrobiliśmy redesign strony, poprawiliśmy formularz rejestracji w obecnej edycji i poprawiliśmy to, jak ta strona wygląda. To pozwala optymalizować współczynnik konwersji. I druga rzecz, która jest sensowna przy współczynniku konwersji, to jest jaki ruch jest kierowany na tą stronę internetową do tej konkretnej oferty. Widzieliśmy webinar produktowy, który przedstawia już produkt i próbowaliśmy na niego kierować ludzi, którzy w ogóle nie znają się z naszą marką, z naszym brandem, nie mieli styczności z naszym contentem, więc konwersja była mega słaba. Jak tylko zaczęliśmy kierować ruch, który już jest znany z naszym i już zapoznał się kiedyś z naszym brandem, z naszą marką, różnica konwersji jest czterokrotna. Więc te dwie rzeczy wpływają na konwersję i jeśli chcecie odnieść swoją konwersję, postarajcie się zerknąć na to, jak wyglądają wasze landingi, jak wyglądają wasze strony internetowe i druga rzecz, postarajcie się zerknąć na to, jaki ruch kierujecie na konkretną stronę, podstronę czy landing page. Czy ten ruch pasuje, czy ten ruch odpowiada do tego, co na tej stronie oferujecie. To przyniesie wam, jak widzieliście, wyniki mogą być dwukrotnie lub czterokrotnie lepsze. Dobra, porada numer 8. Dopasowujcie call to action do odpowiedniej grupy docelowej. Porada mniej więcej związana z tą poprzednią o konwersję. Bardzo często ludzie robią fajne projekty, fajne projekty marketingowe, fajne kampanie marketingowe, ale to, co oferują w tych kampaniach, nie jest dopasowane do grupy docelowej. Też to pokażę na jednym z przykładów naszym. Kiedyś na początku lata robiliśmy taką kampanię na zagranicę, taką promocję dla klientów ze Stanów i robiliśmy na takim Grouponie, powiedzmy, byliśmy i pozyskaliśmy tam klientów i na podstawie tego później napisaliśmy case study, czyli takie artykuły na blogach, w którym opisaliśmy krok po kroku, co robiliśmy, jak dogadywaliśmy, jak zrobiliśmy tą kampanię. Czyli jak widzicie, to jest screen tego blog postu, możecie wejść również na bloga, przeczytać go, jak widzicie ze statystyk, mega fajnie ten post poszedł, czyli było 6000 odsłon tego postu, czyli to jest przy tym, że tam nie było wydawane jakieś kasy na promocję, poszło to organicznie, jak widzicie było prawie 500 share'ów, czyli było tam dużo komentarzy do tego wpisu, więc promocja poszła super, zasięg, post, dostaw, ale widzicie ile było z tego nowych kontaktów. Dlaczego? Teraz to pokażę. Dlaczego taki wynik w ogóle wyszedł? Dlaczego aż tak dużo ludzi na niego weszło? Czyli nie aż tak dużo, czyli fajnie był wypromowany post, fajnie dostał zasięg, ale dlaczego było tak słabo pod kątem nowych pozyskanych kontaktów? Call to action, który był na końcu. Na końcu postu był taki call to action, że chcesz sprawdzić obsługę klienta w twojej firmie, wypróbuj możliwości kopać. Spoko call to action, my taki call to action używamy bardzo często w postach, ale ten call to action nie jest dopasowany do tego postu. Czyli tu mówimy o jakimś wyzwaniu do działania, o jakimś ofercie związaną z produktem, a post jest całkiem niezwiązany z produktem, więc to jest błąd, który zrobiliśmy, czyli do tego postu trzeba oczywiście było wstawić jakiś banerek lub jakiś przycisk z ofertą, zapisanie się na jakiś webinar, na pobranie jakiejś checklisty, jakiegoś e-booka i już później na tym webinarze lub po osiągnięciu tego e-booka trzeba było oferować call to action do przekierowania ruchu na stronę produktową, więc
błąd, taki malutki fuck up, czasami takie zdarzają się i pokazują, że jeśli źle dobierzecie grupę docelową do tego, co tej grupie oferujecie, w wyniku nie będzie. Może się dostać dużo zasięgu, dużo komentarzy, share'ów, PR-u, ale w wyniku biznesowego, czyli w postaci nowych pozyskanych kontaktów, nie dostaniecie. Więc proszę pilnujcie to, do jakiej grupy docelowej, co oferujecie, żeby nie było takich fuck upów, jak było tutaj, że 6 tysięcy osób zobaczyło, przeczytało artykuł, a z tego tylko 2 osoby zostawiło swoje dane kontaktowe. Ostatnia porada, którą mogę polecić, szukajcie partnerów i przyjaciół do współpracy. Jeśli jesteście firmą, jeśli działacie w jakiejś branży, w której nie jesteście sami, a mi się wydaje, że w każdej branży są dużo różnych firm, to macie z kim współpracować, czyli macie bezpośrednią konkurencję, a macie firmy, z którymi macie podobną grupę docelową, ale nie konkurujecie produktowo. Powiedzmy, są systemy, no powiedzmy, wczoraj miał prezentację Bartek Majewski z Right Hello, czyli firma też jest, działa w branży marketing technology, też stawia, też kluczowym zadaniem ich produktu, ich usługi jest zwiększenie ilości klientów, zwiększenie ilości leadów, jak nasza, ale robią całkiem inną rzecz. My robimy widget na stronę internetową, a oni robią outsourcing cold mailingu. Czyli mamy różne produkty, nie konkurujemy, ale mamy jeden target, jedną grupę docelową, więc takich firm są setki w każdej branży. Czyli firmy, z którymi wy możecie jakoś współpracować, jakoś podziałać, bo macie podobną grupę docelową, ale z którymi bezpośrednio nie konkurujecie. I co z tymi firmami można zrobić wspólnego? To wam pokażę. Zrobimy taką krótką listę, co można zrobić z firmami w branży. Pierwsze, co można zrobić, to można napisać, poprosić kogoś z innej firmy, żeby napisali u was posta gościnnie na waszym blogu. Czyli powiedzmy, wy jesteście taką firmą jak my i poszukujecie jakiegoś fajnego kontentu. Możecie znaleźć, powiedzmy, jakąś firmę szkoleniową na temat sprzedaży i poprosić ich, żeby napisali u was posta. Oni napiszą go bezpłatnie, czyli oni wam dają kontent, wy robicie do niego promocji, wysyłacie do swojej bazy, czyli dzielicie się swoim, oni dzielą się kontentem, wy dzielicie się zasięgiem. Również można zrobić odwrotnie, że znajdziecie jakieś branżowe firmy i u nich napiszecie post, czyli wy robicie kontent, wy dzielicie się kontentem, oni dzielą się swoim zasięgiem i swoją bazą. Dalej można zrobić jakiś wspólny webinar, czyli wymiana zasięgiem dla promocji, czyli mniej więcej jesteście na jednym z takich, z takich eventów, czyli zbieramy 15 speakerów i robimy jeden duży wspólny webinar, dzielimy się zasięgiem dla większej skali, dla lepszego promo. Również można zrobić gościnny webinar, czyli że jakaś firma często prowadzi webinary, wy zgłosicie się do nich i zrobicie fajny content, fajną prezentację dla ich grupy docelowej. Również możecie pozyskać jakiegoś speakera, że zrobię speakera z jakiejś firmy, że przygotuję fajny content do waszej grupy docelowej i wy z nim podzielicie się swoim zasięgiem. Obok tego można zawsze u ludzi z branży, u ekspertów z branży prosić jakieś komentarze do artykułów, do e-booków, do książek. Bardzo często widzicie w książkach, że bardzo często jest tak w książkach, w e-bookach, że jedna osoba jest autorem takiej książki, ale jakiś tam malutki rozdział lub jakąś poradę w środku piszą różne osoby, eksperci branżowe. Też jest fajny sposób na promocję. Również różne patronaty medialne do eventów, do książek, czyli współpraca z branżowymi media, to jest wszystko w tym temacie, czyli szukajcie firm, szukajcie przyjaciół i współpracujcie z nimi branżowo. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeśli mówimy o takiej płatnej promocji, to będziecie potrzebowali ogromny budżet marketingowy, żeby osiągnąć skalę, a dzięki takiej współpracy możecie dostać zasięg i to jest po prostu za darmo. Czyli mi się wydaje, że jest super sposobem na rozkręcenie waszego marketingu, na podnoszenie zasięgu, które mają właśnie działania marketingowe, to są taka współpraca z innymi firmami i dzielenie się zasięgiem, dzielenie się kontentem, więc polecamy to robić, to jest jedna z takich kluczowych rzeczy, która wyróżnia nasz marketing i dzięki
której nasz marketing osiągnął tą skalę, na której obecnie działamy. To są też screeny z jakichś starych prezentacji, już kiedyś go pokazywałem na poprzednich webinarach, czyli są przykłady, to co kiedyśmy robiliśmy, że są jakieś e-booki, do niego jest patronat medialny, że jakiś kurs robiliśmy wspólnie z firmami, że są webinary robione z gościnnie u nas, więc takich sposobów, takich przykładów jest masa i w różnych firmach i u nas również. Nawet ten event, na którym dzisiaj jesteście, jest przykładem takiego działania wspólnego. Dobra, to były tyle moje prezentacje. Proszę, dajcie znać na czacie, jak się wam spodobało i przejdziemy do pytań. Okej, to moi drodzy, teraz przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Ja widzę, że powoli jest już część na czacie spływa. Zaznaczajcie proszę opcję pytanie, nie czat, a ja wybieram najciekawsze i zadaję Sergiejowi. Może na początku pytanie jeszcze z początku webinaru od Ani. W którym momencie Lejka Lead przyjmuje dział handlowy od marketingu? Jak ten moment wyczuć i określić? Dzięki Aniu za bardzo ciekawe pytania. Jeśli chciałem na początek też podziękować ludziom, które piszą na czacie, też widzę wasze wszystkie komentarze, też mnie bardzo, bardzo przyjemnie i motywuje do prowadzenia jakichś dalszych webinarów, napisania jakichś artykułów, bo tak szczerze powiem, nie jestem jakimś mówcą i staram się codziennie pracować, a nie opowiadać, więc ale wasze komentarze jakoś motywują do tego. Dobra, Aniu, odpowiadając na twoje pytanie, jest bardzo ciekawym pytanie. Zawsze idzie taka walka pomiędzy działem handlowym a działem marketingu. Bo dział marketingu chce jak najwcześniej oddać leada do działu sprzedaży i mówi, że ten lead już jest gotowy, już jest powiedzmy tak ciepły i można z nim działać sprzedażowo. A dział handlowy zawsze powie, że ten lead jest jeszcze zimny i jeszcze trzeba z nim jakoś podziałać marketingowo, pozyskać mu jakieś treści i jeszcze nie gotowy ten lead jest do oddania działu sprzedaży. Więc to jest taka walka i bardzo ciężko określać jakiś taki moment, w którym akurat trzeba oddawać leada do działu sprzedaży. My to określamy w taki sposób, że dla nas osoba, która może pójść do działu handlowego, czyli SQL, czyli Sales Quality Lead, to osoba, która sama zgłosiła się do nas, czyli pobrała jakąś treść, jakieś materiały, zapisała się na jakiś event, czyli to nie jest osoba, do której, którym po prostu wzięliśmy i na zimno pozyskaliśmy same kontakty i te zimne kontakty oddaliśmy do działu handlowego. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek, ten kontakt musi zawierać wiele danych, czyli to nie jest taki kontakt, tylko numer telefonu i imię osoby lub tylko jakiś mail. To są pewne dane osoby, czyli jaka firma, jaka osoba, czy ta osoba odpowiedzialna w firmie, co to jest za firma, ile ma ruchu na stronie, czy ma budżety marketingowe, i wiele innych danych, czyli bez tych danych kontakt nie może pójść do działu handlowego i również na przykład, jeśli ta osoba, powiedzmy, ktoś z firmy Tauron zapisał się na jakieś wydarzenie lub poprosił jakieś demo, ale to jest osoba, która, my później tą osobę znaleźliśmy, czyli dział marketingu, czyli taki dział approve wszystkich kontaktów, czyli znalazł tą osobę na LinkedIn i zobaczył, że to jest jakaś osoba, powiedzmy, która w ogóle nie ma żadnej mocy decyzyjnej w tej firmie, ten kontakt nie pójdzie do działu handlowego, dlatego że nie ma szansy, że ta, dlaczego przekazywać kontakt do działu handlowego osoby, która nie ma mocy decyzyjnej. Również taki warunek jako ruch na stronie internetowej, czyli wykorzystujemy takie narzędzie do analizy, taki SimilarWeb, możecie też go spróbować, takie narzędzie do analizy ruchu na stronach internetowych potencjalnych klientów, czyli patrzymy, ile osób odwiedziło leada, czyli strony naszego potencjalnego klienta w
poprzednim miesiącu. Jeśli ta liczba jest poniżej 2000, ten kontakt nie idzie do działu handlowego, dlatego że jeśli tą stronę nikt nie odwiedza, to nie ma szansy, że nasze narzędzie będzie poprawnie działało, będzie przynosiło jakieś wyniki biznesowe na tej stronie. To są takie warunki, które dotyczą tylko naszej firmy, więc musicie to ustalać, ale jak mówię, zawsze będzie walka, że dział handlowy będzie mówił, że te lidy są za zimne, a marketingowcy będą mówili, że te lidy już dawno gotowe do działań sprzedażowych, więc musicie jakoś ustalić taki środek, na którym, że w tym momencie lid idzie do handlowego. Również są takie narzędzia do ustalenia scoringu, czyli takich punktów scoringowych, na przykład, że przy spełnieniu takiego warunku naliczacie do tego kontaktu 10 punktów, przy spełnieniu tego warunku naliczacie 5 punktów, przy spełnieniu tego warunku naliczacie 20 punktów i przy tym, jak ten kontakt zbierze 100 punktów, lead jest wysyłany do działu handlowego. Powiedzmy, mamy jakiś kontakt w bazie i jak tylko ten kontakt, na naszym przykładzie, mamy jakiś kontakt w bazie, który powiedzmy nie jest SQL-em, nie jest przekazany do działu handlowego, leży u nas w marketingu, są do niego wysyłane jakieś newslettery, zapraszamy go na webinary, działamy z nim, pokazujemy mu jakąś reklamę, czyli nie jesteście w dziale handlowym, ale w jakimś momencie ta osoba wchodzi na cennik i spędza na cennik naszego produktu i spędza na tym cenniku ponad minutę. Czyli w tym case dostajemy notyfikację, że taki kontakt jest na naszym cenniku i spędził tam już ponad minutę. To dla nas jest takim sygnałem, że może ta osoba jest zainteresowana produktem i my powtórnie wracamy do tego kontaktu, analizujemy go i decydujemy, czy go przekazać do działu handlowego, czy nie przekazać. Więc musisz to sobie ustalić wewnątrz w firmie. Okej, kolejne pytanie. Karol poruszył ciekawą kwestię, bo mówiłeś trochę o estymowaniu wyników przyszłych kampanii. Natomiast czyli to, jakie zakładamy sobie targety KPI, tak zwane na przyszłe kampanie na podstawie wcześniejszych. Natomiast jak to zrobić przy tworzeniu kampanii po raz pierwszy, bez wcześniejszych przypadków? Jak to zrobić najbardziej efektywnie? Dzięki Karol za pytanie, zrozumiałam, na czym polega. No pierwsze, że powiem tak, że jak robisz kampanię po raz pierwszy, to na 100% nie trafisz do celu, w sensie takim, że zaplanowałeś powiedzmy 100 i 100 będzie. Będzie lub mniej lub więcej, to na 100%. Druga rzecz, że przy planowaniu pierwszej kampanii musisz określić parę takich kluczowych wskaźników. To pierwszy wskaźnik, ile będzie kosztował ci ruch. Czyli ile jedna wizyta ci będzie kosztowała, pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaka będzie konwersja, czyli ile z tych osób, które odwiedziło stronę, zostawi jakieś dane kontaktowe, zmieni się na jakiegoś powiedzmy tam leada. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz to są konwersje w jakiś sensowny kontakt, powiedzmy, że robisz jakąś kampanię promocyjną na jazdę testową i ze 100 osób, które zgłosiły się na jazdę testową, takie osoby, które nadają się do jazdy testowej, czyli osoby, które tam mają spełniane wymagania wiekowe, które mają prawo jazdy, które są wpisane prawdziwe dane, jest 70. Czyli te dwie konwersje i ten koszt ruchu, który pozyskasz, te trzy liczby, jeśli zdążysz ich określić, dostaniesz taki prawidłowy prediction. Jak określić koszt ruchu? Koszt ruchu można określić przez to, że zrobisz estymację w narzędziach do tworzenia reklam, powiedzmy w Google AdWords da się zrobić estymację, ile będzie kosztowało jedno przejście po tym słowu kluczowym, czyli oczywiście one nie są dokładne, ale przynajmniej określi ci poziom, że nie będziesz miał jakichś oczekiwań, powiedzmy, nie wiem, ty robisz kampanię do sprzedania nieruchomości w Warszawie i ci się wydaje, że jedno przejście z Google AdWords będzie ci kosztowało powiedzmy złotówkę, ale jak wejdziesz w Google AdWords i zrobisz estymację, zobaczysz, że przejście z Google AdWords po takim słowu kluczowym jak kupić mieszkanie Warszawa kosztuje około 20 zł, czyli mega drogo. Jak ty wejdziesz teraz w wyszukiwarkę Google i wpiszesz kupić mieszkanie Warszawa i klikniesz na reklamę, firma po tej stronie za to kliknięcie zapłaci 20 zł. Czyli przynajmniej takie narzędzia pozwalają przynajmniej określić kwotę, ile ci będzie kosztował ruch na taką kampanię. To jest pierwsze. Współczynniki konwersji też da się przynajmniej określić poziom. Jeśli my mówimy o jakichś rzeczach bezpłatnych i promowanych, czyli i robionych na landing page'ach,
to są konwersje w 10%, czyli 10, 20, 30, jak widzieliście dzisiaj na prezentacji, nawet 40%. Zdarzają się przypadki, w naszych przypadkach nawet widziałem lendingi, które robili po 70% konwersji. I takie przypadki też zdarzają się, więc jeśli to są bezpłatne rzeczy, które robicie na lendingach, czyli wykorzystacie lending do tego, to może być konwersja w 10%, czyli 10, 20, 30, 40. Jeśli mówimy o jakichś płatnych rzeczach, kampaniach, gdzie pomagamy jakieś płatne rzeczy, to są konwersje do 10%, czyli jeśli my sprzedajemy jakiś produkt, powiedzmy za 200 zł, to może być konwersja w 3%, 2%. Na jakichś takich poziomach, więc musisz określić poziom kosztów ruchu i poziom konwersji, którą możesz osiągnąć. Dzięki tym liczbom osiągniesz mniej więcej taki prawdziwy prediction dla swojej kampanii. Okej, okay. Przechodząc do kolejnego pytania, Maciek zadał ciekawe pytanie dotyczące jednej z porad, mianowicie czy warto poświęcać konwersję na korzyść zasięgu przy kampanii budującej dopiero nową markę, tak? Przy kampanii brandowej. Ale czy dałbyś radę powtórzyć pytania? Czy warto poświęcać konwersję, tak, ze strony internetowej na korzyść zasięgu przy tworzeniu kampanii brandowej? Jest ciężkie pytanie, dlatego że nie do końca w ogóle jestem osobą, która lubi takie kampanie brandowe. Mi się wydaje, że w większości przypadków kampania brandowa, jeśli mówimy o takim brandzie, jak jest nasz, a nie o tam żywcu czy jakiejś marki samochodowej, no to jest strata pieniędzy, jeśli mówimy o małej firmie. Jeżeli mówimy o większej firmie, dla której takie kampanie brandowe są potrzebne, kampanie brandowe ciężko wymierzyć. I ciężko to wymierzyć i wyniki tej kampanii w ogóle nie mierzą się ilością leadów. Czyli oni mierzą się ilością zmianek w internecie, zasięgiem, które zebrała ta kampania, ilością engagementu, czyli ilością tych ludzi, które jakoś wstąpiło w jakąś interakcję z tą kampanią, ale nie mierzą się ilością leadów i współczynnikiem konwersji. Więc jeśli mówimy o kampaniach brandowych, to jeśli już zdecydowaliście ich robić, to lepiej skupić się na zasięgu i na ilości zmianek w internecie. Powiedzmy, jak my robimy jakąś kampanię PR-ową, czyli staramy się wypromować firmy przez media, czyli rozmawiamy z dziennikarzami, udzielamy jakieś wywiady na temat naszej firmy. Wyniki tych kampanii my patrzymy w Brand24 po ilościach zmianek. Okej, wracając do pytań, myślę, że mam jeszcze czas na 2-3 pytania. Przechodząc do konkretów, myślę, że Paulina ma fajne pytanie, ponieważ wielu uczestników dzisiejszego webinarium, jak widziałem na czacie, to są osoby z małych firm, tak? Czyli przepraszam, Magda ma pytanie, od czego zaczęliśmy nasze działanie marketingowe, kiedy jeszcze nie mieliśmy budżetu, tak? Aha, no bardzo ciekawe pytanie, Paulina. Kiedy nie masz budżetu marketingowego, marketing jest o wiele ciekawszy, dlatego że musisz włączać fantazję swoją i najlepsze takie pomysły przychodzą akurat wtedy, kiedy nie masz budżetu i musisz jakoś sprytnie działać. Powiedzmy, to wydarzenie, którym dzisiaj jesteście, też jest wymyślone z myślą o tym, jak zrobić tak, żeby dostać zasięg, ale nie wydawać na to pieniędzy. Więc jeśli chodzi o nasze pierwsze działania, tak szczerze powiem, to konkretnie nie pamiętam, co robiliśmy, czyli pamiętam, że pisaliśmy treści. To jest pierwsza rzecz. Że staraliśmy pisać artykuły, bo napisanie treści jest darmowe, czyli napisać jakiś fajny, wartościowy, ekspercki artykuł i później go wrzucać na branżowe grupy na Facebooku, nic nie kosztuje. Pamiętam, że uderzaliśmy do różnych media branżowych, też staraliśmy tam napisać jakieś treści, to na 100% robiliśmy. Robiliśmy cold mailing, bo to też nic nie kosztuje, czyli wziąć grupę z 1000 potencjalnych klientów i po prostu napisać do nich maila, że hej, jesteśmy taką firmą, mamy dla was takie narzędzie, chcecie to spróbować. To też testowaliśmy. Pamiętam, gdzieś rok temu napisałem taki artykuł, nazywa się jak pozyskać 100 pierwszych klientów, przykład CallPage. Możecie tak to wpisać w Google lub case study CallPage, coś takiego. Możecie to wpisać w Google i znaleźć ten artykuł, jak pozyskać 100 pierwszych klientów w startupie.
przykład Kolpeć. I tam będą opisane sposoby, akurat co krok po kroku my robiliśmy, jak pozyskaliśmy pierwszych klientów, jakie pierwsze działania marketingowe robiliśmy. Wpiszcie to w Google, znajdziecie ten artykuł, bo dokładnie szczerze nie pamiętam, co konkretnie krok po kroku robiliśmy. Dobra, moi drodzy, jeszcze staram się wybrać ostatnie pytanie, jakie dzisiaj padnie. Okej, okay, czy warto dowartościowanie leadów wykorzystywać, to jest bardziej zaawansowane pytanie, które zadał Maciek, czy warto wykorzystywać Google Analytics do wartościowania leadów, szczególnie jeśli chodzi o ścieżki konwersji? No super, takie konkretne pytania. Tu zależy od tego, jakie narzędzie korzystacie. Powiedzmy, w naszym przykładzie my mamy system, który pozwala mieć wszystko all in one, czyli my mamy wszystko w jednym miejscu. My mamy i CRM, i Marketing Automation, i stworzenie strony, i zarządzanie bazą mailingową, bazą kontaktu, i analitykę mamy w jednym miejscu. Oczywiście obok tego wykorzystujemy Google Analytics, ale w naszym przypadku jakoś dzielić, segmentować leady pozwala to narzędzie, które my wykorzystujemy. Jeśli, powiedzmy, ty nie masz takiego narzędzia, który to pozwala robić w jednym miejscu, to oczywiście do tego spokojnie można wykorzystać Google Analytics, bo jest, mi się wydaje, pod kątem śledzenia ścieżek konwersji, takich ścieżek atrybucji, to jest najlepsze narzędzie. Jak najbardziej polecam wykorzystanie do tego Google Analyticsu.